Cześć, siemanko, z tej strony VCR i witam Was w pierwszym odcinku z serii Czy jestem lepszy od? I dzisiaj sprawdzimy, czy jestem lepszy od Leona. Kupiłem shurikeny. Zrobiliśmy tutaj takiego, VCR-owego Leona. Oczywiście, słuchajcie, łapeczka w górę, subskrypcja na moim kanale, byłbym mega wdzięczny. No i słuchajcie, co tutaj dzisiaj przygotowaliśmy z Eweliną. Ewelino, chodź tutaj. Przygotowaliśmy balony i ponaklejaliśmy postacie. Tu jest Bull, tu jest Spike, przepraszamy, że to tak brzydko jest. Crow, jest Mortis, trochę Mortis brzydko, ale Frank tu wyszedł naprawdę bardzo ładnie. I takie coś, słuchajcie, przygotowaliśmy i będziemy sprawdzać, czy jestem lepszy od Leona. Później sobie dorzucimy czy uda mi się trafić lizakiem do buzi, tak jak to robi Leon, to znaczy nie z tym shurikenem. Pamiętajcie, łapeczka w górę i lecimy i muszę wtrącić te wszystkie, tak? To muszę zabić te wszystkie brawlery. Dobra, lecimy. Okej, wykonujemy pierwszą próbę, 3 rzuty. Zobaczymy, kogo trafię. Jeszcze musimy na szybkości wyznaczyć może jakąś linię, może... Ewelina, tu jakby było, to by było okej? Będzie spoko linia. Nie no, tak ze 4 metry jest. Dobra, to słuchajcie, odległość 4 metry. Tylko trzeba uważać, bo to jest strasznie ostre. Dobra, Ewa, ja teraz może zrobić zbliżenie na... Czekaj. Może tego. Tak. Czekaj, bo nie wiem, czy ciebie w ogóle słychać. Ale to nie, Ewa, bo to i tak jest wiatr. Okej, dobra. Chyba numer 1, krok. Dobra, chyba numer 2. Okej, Mortis rozwalony, to ląduje, słuchajcie, do śmieci. Pamiętajcie, żeby nie zaśmiecać środowiska. To jest podstawa. I lecimy jeszcze upolować 4. Zrobimy sobie ogólnie 5 prób po 3 rzuty. Dobra. Próba numer 2. Polowanie na Spike'a. Kurde! No kurde! Przeszczeliłem. Dobra, robimy kolejną próbę. Okej, próba numer 3. Skoro Spike nie chce zginąć dzisiaj, to może Frank zginie. Albo może Crow dalej. Ja pierdzielę. No kurde, mać! Nie mogę trafić. Dobra, musimy troszkę oszukać. Przybliżamy się o metr. Teraz Bull. No nie, serio. No kurde, mać. Rzucić? Ewelina by sobie rzuciła. Jest, Spike nie żyje. Teraz Crow. Nie, Frank jednak. Jezus Marianno, zabiję tylko 2 brawlerów. Ewelina, rzucasz czy nie? Spróbuj rzucić. Nie? Ewelina pokazuje, że nie. A i to co, robimy próbę numer 6? Dobra, próba numer 6. Generalnie będzie 18 rzutów. Łącznie z tymi. Spike już leży. Jest, Crow. Ja pierdzielę. Jest. Został tylko Frank. Dobra, słuchajcie. Zrobiliśmy 18 rzutów. Zginął Bull. A to dziad jeden. Masz. Zginął Spike. Śmiercią tragiczną. Niestety kaktus, słuchajcie, zwiędnął. I tu mamy Crowa. I teraz, uwaga. Ewelina, chcesz sobie ten rozwalić? Bo ja muszę zabić wszystkich jednak brawlerów, wiesz? Dobra. To może jakiś magiczny rzut? Ewelina, może się lekko odsuń? Okej, myślę, że jestem dobrym Leonem, jeśli chodzi o rzucanie shurikenami. A teraz przyszła pora, żeby sprawdzić, czy trafię tego lizaka do mojej buzi. Oczywiście Leon rzuca gdzieś w taki sposób, że trafia. No, ale nie wiem, czy to się uda, więc robimy pierwszą próbę. Uwaga! Kurde, mać! Uwaga, druga próba. Fuck! Uwaga, trzecia próba. I co, zdziwiony?
Okej, okay, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale i widzimy się w następnym zwariowanym odcinku z Brawl Stars. Elo, niech moc Leona będzie z wami. Pozdro. Jeszcze mam dla was bonus, jak prawdziwy ninja, jak prawdziwy Leon. Jeszcze muszę zrobić taką jedną przewrotkę. Ewelina, Marta. Usiadaj, będziesz mi się odbył, nie?